Aleją gwiazd, aleją gwiazd biegniemy. Bóg, Bóg drogę zna. Pod niebem gwiazd, niebem gwiazd żyjemy. A każdy sam. Aleją gwiazd. Akademicki Chór Politechniki Opolskiej istnieje już 10 lat. I od 10 lat pomagamy gwiazdom w odsłanianiu ich gwiazd. To jest niesamowite oczywiście wydarzenie dla chóru, który musi bardzo się sprężyć, dużo się napracować, żeby ta nagroda w postaci spotkania z gwiazdą była taka pełna. Akademicki Chór Politechniki Opolskiej wykonuje aranże specjalnie przygotowane dla naszego chóru. Ich autorem jest Radosław Wocial. Aranże te są niezwykle ciekawe, interesujące w całej warstwie muzycznej, nie tylko dla gwiazdy, która słucha, ale są przede wszystkim interesujące dla chóru, chórzystów. To oni wszakże ćwiczą po wiele, wiele godzin, żeby efekt był tak piękny, jak mogliśmy usłyszeć choćby dzisiaj. Ja, jak wiecie, zapewne nie jestem rozpieszczony nagrodami. Powiem słusznie, szkodliwą dla zdrowia w różnych latach. Śpiewałem czasami rzeczy, które się mało podobały wielu ludziom ważnym. W związku z tym każde takie wyróżnienie, każda taka sytuacja była dla mnie szczególnie podwójnie wzruszająca. W tym roku myślę, że najciekawiej opracowaną jest gwiazda dla Ani Wyszkoni. Jest tam kompilacja aż 14 utworów Ani, przy czym każdy głos śpiewa inną piosenkę, co będzie trudne, myślę, do wychwycenia dla osób, które nie do końca dobrze znają repertuar pani Ani Wyszkoni, ale myślę, że sama pani Ania odgadnie bezbłędnie, ile jest tych utworów. Dziękuję jeszcze raz pięknie za wszystko, co mnie tutaj spotkało, nie tylko za ten dzisiejszy zaszczyt, ale również za każdy krok na scenie w amfiteatrze w Opolu. Czy ta Pani tego Pana chce? Tego Pana chce. Cała Pani każe i prosi. Na czym się nazywam? Przepraszam, nie, nie wiesz, ja tych słów nie używam. Gdzie jestem pieszka już dawno, co tutaj nie mieszka. Jestem przecież najpiękniejsza. Jestem jaka jestem. Zatrzyma, zdradzi cię nie raz.